Nauczyciel fizyki uważa, że Artur, chociaż chodzi do 8 klasy, poradzi sobie z materiałem. Teorią strun i mechaniką kwantową, prawda? No tak, to najbardziej mnie interesuje z fizyki. Właśnie. Wow, nieźle. No. Proszę, dołącz do naszej grupy, czyli kontynuuj doświadczenie. Tosia, bardzo cię proszę, nalej. To jest Tosia, co, podoba ci się? No, ładna. I tak nie masz szans. Czemu? No bo jesteś za młody. To w którym jest klasie? W pierwszej liceum. Że ty kogo wyżej ode mnie? Tak, gościa, ty co z podstawówki. To coś zmienia? No, jest śliczna, mądra i kolegujesz tylko z maturzystami. Czy nie wystawa? No tak. Tutaj elektrody od razu. Ej, weź się w ogóle nie przejmuj. Kocha się w toś, co oddala, tak. Dlatego jest miły. I teraz miły. Już ten pręczyk. W ogóle, a serio interesujesz się tym lustrem? No tak, już dawno się wkręciłem. Ej, chłopaki, no ja też w sumie, to może bylibyśmy... Wiecie, razem może. Ej, ale ja rozumiem, że się poznajecie, chcecie sobie porozmawiać, dobrze? Tutaj w tej chwili zaczęliśmy eksperyment. Kto powie mi, w jaki sposób możemy jeszcze obliczyć siłę Lorenza? Słucham. Ładunek razy prędkość razy indukcja magnetyczna razy sinus alfa. Bardzo dobrze, Tosia. Zaobserwujcie ruch cząstek, ja zapiszę to na tablicy w takim razie. Ta Tosia jest super, chyba się zakochałem. No, muszę ją poznać. To co, że jest starsza ode mnie? Tylko o rok. No i ci starsi koledzy, dogaduję się z nimi lepiej niż z tymi z mojej klasy. Mamy wspólne tematy. Nie jest tak źle.